Stream do 7:30 02:06 Git. Ta, od momentu jak dam ci bana. Właśnie w tym momencie ci daję. Już odpalam audio wideo i zaraz oddamy cert i super i to, nie? A tak co obasz? Robią Alastora? Właśnie na autobach Alastor się robi, wiesz? No nie mogę pokazać, bo Turcy jak się dowiedzą, to będą kradli, nie? W ogóle czemu tu jest 100, a tu 20? Czy to będzie za smocze znaki? To? Bo tu jest 100, a tu 20, nie rozumiem. No, dzisiaj ogólnie mam parę gierek przygotowanych. Powiem wam, wciągłem sobie Battlefielda 3. Fajnie działa. Graficznie powiem wam inaczej go zapamiętałem. Niestety. Człowiek jak nie gra parę lat, pewne tytuły, paręnaście w sumie prawie, to se tam wmawiał, że nie wiadomo jak graficznie to było. A wchodzę, to jakbym grał w Gothica, nie? W sensie, no szału nie ma, nie? Oczywiście będzie WOT, Metin też, wiadomo. Czekajcie, tylko czekam aż minuta. Więc nie ma, że boli. Jak tam aukcje? Wczoraj kupiliście 5000 ZBS-ów skamerskich? Czy coś? Masz ciekawy w sumie jestem. Były wczoraj chyba ZBS-y, nie? Czy nie? Były. 5 sztuk jeszcze zostało, widzowie. 5 sztuk. I w końcu, czyli 20 spirali na jedno mogę użyć. Dobra. Jaka sura? A też dzisiaj będziemy robić wieże podwójnie i na surze i na szamanie. Tylko na razie mówię, skupiłem się na ninży i oddałem odłamki, a nie stawiałem autobu właśnie dlatego, że jakby ci to powiedzieć, po prostu miał padać deszcz. A nie zostawiać kompa, jak se chodzi, a byłaby burza. Nie żebym się bał tej burzy coś, ale wiecie. Wiecie jak to jest, nie? Że niby ktoś miałby zapłacić 20 won za zbroję z PZ-em. No bo co ci da? 5000 HP więcej. W sensie, to nic się zmienia w sumie, moim zdaniem. Jakby teraz się pojawił jakiś dobry wachlarz, to by mi było smutno chyba, nie? Ale nie ma jeszcze ciekawego w sumie. No mówię, moim zdaniem dobrze podjąłem decyzję, że tamten wachlarzśmy zaczęli ulepszać. Znaczy ulepszać, zrobiliśmy go do ulepszania. Nie mam pieniędzy. Trzeba jakoś zrobić pierwszy pitos. Pasy. 9 wonów, 8,5. Teraz pytanie, czy lepiej ulepszać, czy lepiej to robić? Dobra, ja pójdę po ten pas i chyba sobie ulepszymy, bo ZBS-y mam. Kupiłem na pewno wczoraj. No proszę bardzo, że tak. ZBS-y mam. Dziękuję, wow! Ludzie chcą ze mną spędzić cały weekend praktycznie, no dobra no. Dziękuję. I nie dziękuję jednocześnie, bo ten stream będzie mi się śnił. No i patrzcie. Nie wiem, powiem wam, myślałem wczoraj nad tym, czy dobrze zrobiłem. No ale wszystko wskazuje na to, że po prostu nie dało się inaczej zwiększyć damage'a. Moim celem teraz jest zdobycie bonów. Jak tylko zrobię certy i postawię ninja na non-stop dropienie odłamków, szamana będę stawiał w innych miejscach, nie? My dream to jest postawienie na rozpadlinie autołowów. To jest taki zarobek bym miał. Wow! Tylko nie wiem, czy ludzie szaty aury by kupowali, ale miałbym tak, ulepy do zbroi, ulepy do rękawicy, no jakieś śmieci tam by też były, nie? Ale damage on za mały. Już pomijając to, że boss na Jocharze, nie? To co? Na plus 7 to podręcznikiem, nie podręcznikiem, no podręcznikiem czy ZBS-em z kamerskim? Powiedzcie mi. Nie wiem nawet. Może ty? Uuuu! I co, fajna będzie? Nie, nie. Niemożliwe. To na chwilę tego kupowałem. Nara! No to w sumie, ja potrzebuję Nazara, bo za niedługo mi się skończy. To co, druga runda? A magiczne kamienie też potrzebuję, mam na 30 dni. To co widzowie, druga runda w kole losu?
Życie Boga Smoków nie działa, jak masz Radeita znakomitego w górę. Nie opłaca się kupować. Tam jest, nie wiem czy to się miesza z petem, ale jak masz powyżej bonusu jakiegoś, to już Życie Boga Smoków nie działa. Nie testowałem ile można mieć, żeby Życie Boga Smoków działało. No nową mapkę i nowe itemy, no muszą w tym roku coś dodać. No jak w tym roku się dodadzą, to coraz bardziej będę myślał o tym, że oni chcą zamknąć tą grę. I liczą na to, że wszyscy ludzie odejdą. Ta gra od OnGame'a, tej brazylijskiej firmy, ona ma co chwilę jakieś nowe aktualizacje, a GameForge nie ma. Więc albo tam się pokłócił i liczy na to, że Metin 2 wymrze pod screenem GameForge'a, albo to GameForge coś nie chce, nie wiem. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Panie, żebym ja miał wpływ na Metina, musiałbym być game directorem. Tylko game director, czyli dyrektor, albo nie inaczej, ten co ma pieczę na całą grą, coś może. Reszta to są płotki. Widziałeś tego Jojosa, nie? On był nad artem nawet. Ale oprócz tego, że był nad artem, no to jako marketingowiec dalej był w sytuacji, gdzie tylko prosił i głupoty, nie? Jak realnie, to już z game directorem trzeba było wygadać, nie? Mówię, no Jojo pokazał, że nic nie może, nie? To, że był nawet nad artem, nic to nie zmieniało, że był. Kompletnie nic. No, ale zobaczysz, że Jojo się obudzi, jak będzie start z kolejnego serwera. Nie wiem, czy mi napisze, raczej nie. Ale do XN-a i tych innych będzie walił, żeby wrócili, teraz będzie inaczej na pewno. Tak 50% stawiam na to, nie? Że nagle wielki powrót Jojo będzie. Daj jakiegoś Nazara, cokolwiek! Ja bym chciał, żeby jeden z administracji miał koło, ile kasy na wypłacie dostanie, nie? Naprawdę. Tak pracownicy GameForge'a, ile będzie premii? Tu powinno być 1000 euro, a tu 0 na przykład, nie? Taka, i wiecie koło, nie? Należy mi się takie koło. I za każdym razem, nie? Jak są podwyżkę, to powinno być koło. Jedna odpowiedź, że będzie? Super, że wygrałem taki syf. Daj Nazara, a nie? Nawet Lizaka na 15 dni nie wygrałem. No to jest niesamowite, nie? Potem GameForge, czemu ludzie odchodzą z gry? Czemu ludzie odchodzą? Ja cudownie. Dziękuję, nie? Przynajmniej to będzie ostatnia szansa. No, tam już stary. Nie zdążyłem. No zobaczmy. Ani Lizaka, ani Nazara. Magiczne kamienie się przydadzą, żeby nie było, nie? Spoko. Tyle. Do tego momentu. Trzy magiczne, ale nawet Lizaka na tydzień nie dostałem. Nie wiem, doładować i spróbować jeszcze raz? No ale już wiem, co powiecie. Nie musicie mówić. Ten pluszak z wysyłką kosztuje 40 dolarów, jakby co, nie? I GameForce zbierało 200 zamówień, żeby móc je wyprodukować. I mieli tylko 30, na całą społeczność Metina, na wszystkie kraje, mieli tylko 30 zamówień. Żeby nie być na tu stulecia, to sami kupili wszystkie misie. Czyli złożyli 170 zamówień i to właśnie to, nie? Zamiast zrobić jakiegoś żółwia pustynnego, nie wiem, Reapera, Kowala, czyli najpopularniejsze potwory, jakie są.
Ktoś zdecydował, żeby zrobić bonsai. Nie, no proszę, nie. Wow! Game, poczekacie, nienawidzę. Już wolałbym tego nie wygrać. Ja. Nic, kompletnie. I ostatnio jakąś grubą nagrodę żeśmy wygrali. Głupie pytanie. Teraz. Bo ja tego nie sprzedam, bo to nie jest z B. Tego się nie da sprzedawać. W ogóle 20 czerwca, 21 wychodzi nowe MMO. Pewnie będzie gówno, ale ja bym chciał poczuć znowu tą, nazwijmy to, tą ekscytację startu, nie? To sobie będziemy. Talisland się nazywa. Nawet spoko wygląda. Znowu k***a smoczy płomień. Niemano. No, zobacz co tu się dzieje. Widzisz? Horda koni szlachetny. No. No. Czemu nic nie mówisz? Powiedz coś do mikrofonu. O! O! Zaraz soczek ma wyciągnę, nie? Wow! 250 zł mam mi za karma tygodnie. Warto było wydać tyle czasu, siana. Dziękuję Gameforge. Ale jest 20 ogólnie. 1290. Dobra, ale jaka jest promocja? 1900 podobno, ta? Dajcie, to trzeba zweryfikować, bo ja nie wierzę Gameforge'owi. Faktycznie. Dawajcie, nie? Kupię tego... No trochę kupię tego. Bo ja dużo tego używam. Chyba kupmy. Na wszelki wypadek. Jeden won? Ale groszek. Ile kosztuje jajo Alastora? Ha! Lepiej chyba skaty kupić, otworzyć. Fake shop to był? Ja nawet nie chciałem wystawiać, bo za tanio. Faktycznie. To są wszystko fake shopy? Ambitnie. No to za czerwony wystawię. No i pięknie. Cudownie. Będę do 30 piętra. Pięknie. Ile mam do seta? 16 minut. Dobra, zrobimy 30 piętro. A potem, nie wiem, po północy to co? WOT i BF3. Ściągajcie BF3. WOT to tam, wiadomo, nie każdego rusza. Ale BF3 dawajcie. Ja patrzyłem, dużo serwerów jest fajnych. Można pograć na siebie. I w teamach, nie? Nie będę na się bił z córkami, no bo nie ma o co. To po co mam się z niej bić? Jeżeli ja będę im ksuł klucze, to zamierzam oczywiście robić, to niestety ja, oprócz tego, że im stosuję, to nie, bo sam nie zbiję, no to się i ma z celem w tym momencie. Muszę osiągnąć próg, gdzie moje ksucie realnie dojść na to, że ja zbiję bossa. Czaisz bazę? Ale widzisz, nie? Bossy to jest tak łatwo, że to szok. Nawet nie mam talika zbytnio. Jakim cudem on mnie tym sklem dotknął? Zapowiedziałem, że bossy są łatwe, tak? Nie, przecież on był tu! Okej. Tak. Dobra, do 30 piętra chciałem dojść. Jaki finał? A, Liga to jest. Kto gra? Borussia i Real chyba, nie?
Ja nie stawiam ligowych, bo ja się mało znam na tym. Już bardziej jestem w stanie przewidzieć na przykład Euro albo Mistrzostwa Świata na przykład, nie? To bardziej. Teraz powiem ci, Ninja to jest a. Zobacz. Ostatni cert oddaję. A. Ostatni cert do oddania mam. Ale pana to. Znakomity. Rubinek jest. Tu zobacz, łuczek. Zboja plus 7. No, powiem ci. 1000 złonów w tą ninja ponad. No, ninja akurat jest dopieszczona, nie? Pod tym względem. Nie, nie. Ninja jest zrobiona na dopienie i zrabianie, nie? Jak przyjdę z psem, jeszcze zrobimy 2-3 pięterka i napiszemy w BF-cia. Mam nadzieję, że będzie te 5 osób do gierki. Jakiś zrobimy skład party albo coś. Potrzebuję mu pod skilla, jak ja jestem głupi, ja pi***. Może 35 to dla mnie jak 50, nie? Dużo biją, a ja nie mam, mam tylko na damage założony jestem. Chciałem dopiero 35 założyć odporność bardziej. Co tam, ziomuś? Zaraz pójdziemy, no. Troszkę mniej jest, ale tego już ludzie nie lubili metinem, wiesz, Jakub? Ale to tak zawsze jest po serwerach. Bardziej bym porównał to do... po Emeraldzie. To miałem tak samo. Też miałem po... 200-400 widzów max jak teraz. Ale mówię, to potem wróci, nie? Bo ludzie znowu będą mieli chcicy na metina. We wrześniu, przed wrześniem startuje nowy serwer, to już w ogóle będzie. Po drugie, ja też nudny content robię aktualnie, bo dopiłem książęce zestawy, więc też nie miałem zbytnio co pokazać, nie? Ogólnie spadały mi postacie serwera po jakimś czasie, a tak samy mam. To jest ciekawe. Ale mówię, to mówię, ludzie się złudzili, bo oglądali mnie non-stop przez całe 2 miesiące. 600 godzin ponad wyrobiłem, albo nawet trochę więcej. Przez te 2 miesiące. No i po prostu się przejedli contentem, nie? Ja się nie dziwię, ja też się trochę przejadłem. Ale to mówię, to tak zawsze jest. No i super! Przyjdę, to zrobimy jeszcze parę pięterek. I ogień z... o. No i najważniejsze. O. Ciekawe jaki damage będzie. Nie mogę się oczekać, żeby się dowiedzieć. Kto wie, może jaki z***y będzie. Mniej więcej wiem ile biłem. Zdropię kamień po prostu tak sobie bijąc, o. No oczywiście, że tak. Super. No i super. Tak, ono stało 10% szybkość o 6. 39 sztuk. No panie, nie ma opcji, bym to zrobił. Dobra, niech se będzie. No i okej. Okay. Idę tylko szamanem, bo nie mam pieniędzy. Tak zrobię. Ognistą na P, potem dopalaczka. To już w ogóle będzie ogień. Nie powiodło się. 7 albo 8 dodanie do hełmu. Ale pech, trudno. No nic, sprawdźmy. Jaki damage certy dały, bo aż ciekawy jestem. Jaki damage, to jest postać skończona. Nazwijmy to na drop, no już więcej nie będę tutaj dawał. Jak tu wchodziłem, biłem po 12. Aktualnie biję po 18,5 nawet. 19. Super sprawa. 19,5. 19,5. A nie mam peta, a nie mam deski, nie? Pamiętajcie, jak będę miał peta na damage, albo deskę, to już w ogóle. I to jest schodzona postać na odłamki. Moim zdaniem świetnie. Jeszcze muszę ognistą na P wbić. I trującą to już w ogóle będzie super damage, nie? No i zobaczcie. Tak, żebym tutaj EQ.
Moim zdaniem spoko. I okej. Powoli, powoli jakoś leci ta seria. Fajnie, cieszy mnie to. Ja też w tym odcinku chcę wam sprzedać parę takich... On w ogóle zrobił sobie przerwę, nie? Zobaczcie. Z tego co widzę... No przerwę sobie zrobił. Już nie nagrywa. Co się stało? Bana dostał znowu? Już w pewnym momencie tych ulepszeń wszystkich zdecydowałem się, że jak już teraz nie wejdzie, to użyję podręcznika. Może podręcznikiem się uda. No i cóż mogę powiedzieć? Nawet czarowanie mi nic nie kasy, ile na to wydał, to miał gotowy łuk. By walać w dolinie na Bagianamu, gdzie raz na jakiś czas bot tam zlata, to... Jak to ten serwer ma tyle lat, że zodiaki są już słabe, szczególnie ze z niższej półki i tanie, to robienie tego samemu ręcznie, zamiast kupić gotowca, gdzie nie wiem, no 150 won, a on tu przynajmniej 200, nie? Kupując jeszcze tego, bo kupił na zero tanioszkę, ale spalił się dużo tymi kamieniami na... No przynajmniej policzyłem, z 20 kamieni poszło już tutaj. Plus podręczniki i ten shop, nie? Nie wiem. W każdym razie udało mi się wrócić jakoś do tego plus 8. To z DBS-ami. Także jestem zadowolony. No i jeżeli chodzi o Yangi, no to pozyskiwałem głównie ze sprzedaży kuponów SM. Powiedzmy minimum 40, ale nie wiem, nie mam pojęcia jak na ten moment, znaczy na ten moment, jak ogólnie wchodzą te wartości ataku do butów. Ja nie wiem, 6-7 sam miksować. Nie wiem, ale Big Balls, nie? Albo Big Głupota, albo Big Balls. Nie wiem, co gorsze w sumie, tak mi się wydaje, nie? A on miksuje, rozumiecie, nie? Zmiksować jakieś wartości 6-7, przy jakiejkolwiek itemie, to jest taki już random, jeżeli ilość bonusów jest koło 200, nie? To ja... I tak stary. Takiego farta trzeba mieć. Postanowiłem kupić tą tytankę plus 8, żeby przy ewentualnym wbiciu szaty na max level mieć 2% odporności na te umiejętności, więc... Znaczy, że będzie miksował no, kurde, 6-7? Wiem, szczerze... Czy on kupił tarczę, którą będzie miksował? Ja nie wytrzymam psychicznie. On ma tyle bonów, tyle set bonów miał, zamiast kupić gotowe itemy, to on ma farta przy tych itemach, jak miksuje na sell. Albo to jest tak wycięte, a realnie więcej kasy przepada, ale nie będę oskarżał. Zamiast kupić gotowe itemy, to on po prostu ma drugie tyle, ile on na farcie zdobył i realną kasę w sensie o tej samej wartości bonów, że realnie miałby dwa razy lepsze itemy, niż teraz ma. Mówię, on ma farta niekiedy, a niekiedy mówię, on na tą broń 6-7, tego, którą kupił plus 0, to on przewalił z 200 miksów 6-7. 100 miksów kosztuje 13 tysięcy SM, 26 tysięcy SM. Wydał. 26 tysięcy SM, to masz 20 kuponów po 1000 SM. I to by, on by miał już takie 2 zł. 50 średnie gotowe na plus 9. Jest wymiksowany przez 7. Więc nie wiem, po prostu wow. Mam nadzieję, że on tej tarczy nie boży do szaty aury, bo chyba mi robi. Jak tą tarczę on włoży do szaty aury, lepszenie do maksymalnego. To ja chyba idę do kibla się przespać. Normalnego poziomu, ale no 25% absorpcji, czyli... No nie wierzę, że pierwszą wartością do szaty aury. Nie, to tak... Nie boży. Ile nie boży. 12... Czekaj. Pierwszą wartości ataku do szaty aury, pierwszy level? 12 wartości ataku bym miał chyba wtedy, nie? Coś tak... Chyba 1%, 1-2% ataku będzie miał. Niemożliwe, że on tą tarczę włoży do szaty aury. Nie. Po co to puściłem? Macie rację. No nie mów, że on to jeszcze będzie lepsze na plus 9, żeby szaty aury włożyć. Może teraz się w końcu odkuje i ulepszy łuk. Będę miał fajną szarfę, nie? Nie? Nie. Nawet podręcznikiem już próbuję i też go. Nie wierzę w to. Ile prób miałem?
Nie chce mi się nawet liczyć. Zobaczcie, czy mam jak na razie tutaj aurę na G7. Już nie chciałem. Ma kurwa jak bot, nie? Chciałem więcej tych fasolek kupować. Dostanie bana przez przypadek, bo GM się p***nie, no i albo L. Czy tam wiecie o co chodzi, to jest w sumie i same. I aha, dostałem bana wizowej bez powodu. A to jest te perły warte, po milion, albo nawet nie, 50 tysięcy jank są warte. No nic. Ostatni odcinek. Ostatni odcinek tam został. Ale na razie nie teraz. Patrzcie. Gdzie to? To jest moje stare konto. Wow. 8 lat temu grałem, patrzcie. Zagrywałem w sumie. A nie, ja potem chyba czołgiem myśliłem i się bawiłem. 41 godzin, tak mało? Patrzcie. Kade ratio 1,89. Teraz jak będę grał, to mi się spadnie. SW98. No i teraz macie dużo slotów, widzowie, możecie dołączyć. Nic nie zrobiłem. Nic nie zrobiłem, dostałem punkty z... Otwórz tabelę, Jakub na czele. Kucanie tak, leżenie tak, dobra. Control. Ile tu jest? Też mało, to faktycznie boty nabijają. Ale czemu tak mi się gra uruchomiła, o. No i dobra, jedziemy. Co? Scam server czy nie? No panie, to mi się podoba, dobra. Śpij, trudno. Pamiętam, że tylko, że jak czołg wyjechałeś, a szturmowiec był. O. Dobra, czekajcie, bo jeszcze na czułość jest. Na czułości myśli, taka prawda, no. No, ledwo co wyszedłem. Czekajcie, ja się muszę przyzwyczaić sobie, bo ja jestem boomerem, o. Haha, widzicie? Ogień. Gdzie? I to mi się podoba. Patrzcie, i już mam punkciki. Nie wiem gdzie... Pamiętam mapę, ale nie pamiętam. W sensie nie wiem gdzie się tu respy były. A tam są, dobra. Zaraz tu przyjdzie, o czok. Czuję to emocje, a wy? Haha, i w plecy! Czołg już mnie na... Albo nie czołg, ktoś inny. Czołg, zostaw mnie, dobra? I czołg mi roz... T90. Ta, ja już wiedziałem, że jak czołg widzę to. To jest snajperka jakby co, nie? Jak ten trafię, to sobie hamburgera postawię. Lagi ma, utrafiłem! Tak, o 5 sztuk amunicji, ale co? I co k***a? Łysowam teraz? Dreszczuk? No k***a! Ohoho! Widzowie! Macyli zajce! Bazooka man. A, z dołu. Nie, to czołg mi. Zabiłem kogoś! Granaty, patrzcie! Na pałę rzuciłem! Patrzcie na Jakuba! 5-4! Nic nie widzę, k***a. No ja p***. Niestety, widzowie, ale... Tu będzie, tu albo będę musiał
podejść ze snajperą. Czekajcie, ja zaraz tu guard, zaraz Recio się będzie zgadzało. Czekajcie, sekundkę. No czy ja czy jestem taki słaby? Nie, nie ma sensu. Trzeba tu grać ostro. Nie wiem co się dzieje, dawno nie grałem. No patrzcie, przecież widzicie, że dostają mnie. Dostają. Okej. Gdzie z tyłu? No nie! No niestety. Na plecach, Jakub! No niestety. Ja... ale odzyskałem staty. Więcej... więcej mam, widzowie, zabójstw niż zgonów. Uratowałem honor. Remis jest. Remis! Oj, to mi się podoba. Nie będę brał helikoptera, ale w sumie mogę wejść do niego. O, tą mapę znam. Spoko, smaka mapa. Podoba mi się. Patrzcie. Lecimy tutaj. Jak by było, jak będzie wojna, to... to jest przypadek, pewnie coś. To działa, czy nie? Nie, właśnie. A działa, mogę. Ty, panie. Lecisz tam nad plażę. Dobra, jak chcę wyjść? Dobra, musiałem, bo wiecie. Co robić, co robić? Macie tam. Wiedziałem. Wiedziałem, co przyjdzie. A nie wiem co robić. Nie no panie, RPG. Czekaj, dolecę. Robimy beczkę? Dostał w łeb. Dostał. Dobra. Dostał, nie dostał, nie wiem. To on! Gdzie się? Wózek widłowy wziął? Daj mi granata.
A nie, dość tam. Nieźle, nie? Nie no, gramy, ja gram dalej. O, level wbiłem 115 na ninja. No i fajnie, nie? Pograłbym sobie snajperem, ale to musiałem podszkolić się w sumie. Nie, ale fajnie się bawi, naprawdę. Brakowało mi tego. Jest super. Tylko bardziej trzeba ogarnąć mapy. I na razie nie ma tych, co uwielbiam. Niestety. Dwa razy mi, o, 24% mu zabrałem. Niestety. Dobrze. Teraz tu ktoś przyjdzie. Dobra, wziąłem. Wycofanko. Chyba źle, że mi się zespił, mi się wydaje. Snajperzy mnie na... No, zrobiłem co mogłem, wiecie? Zrobiłem co mogłem. Niestety. One man army. O, idzie. Darmowe fragi. O, to ja steruję. Ale super. To jest ta moja ulubiona mapa? Z radiostacją na środku? Powiedzcie mi. Dobra. Mniej wozu będzie. Miałem wóz, już nie mam. Wyjadę stąd czy nie? Nie ma opcji. Dzieciak. Nie mam prawa jazdy, to nie moja wina. Wjeżdżam tu jak do siebie. Dobra, siema. Nie widać mnie, nie? Chciał wóz mój naprawić i ten. Nie wierzę, że... Piękna stawa. Widzę wrogi czołg, odbiór. Dobry typ. Widzieliście? Dostał. No i super! Mówiłem tu snajperka. Miał lepszą snajperkę, to ja tu pokażę, jak się gra. Dostał 6-5. No. Ogień. Jooo, trzech! Widzowie. Mój ulubiony pojazd. Nic nie robię, tylko że siedzę. Ogień! Widzowie. Mój ulubiony pojazd. Nic nie robię. Patrz, Jakub! Widzieliście to?
To jest skill. Mówiłem, inna mapa, Jakub się odpali, ale tą mapę chyba żeśmy już grali, nie? Czy mam sklerozę teraz w tym momencie? I to mi się podoba, ktoś tu umie jeździć tym. Co on od... Powiedzcie mi. Nice. Co powiedziałem, że co potrafi? Mam przejechać dalej. Ja sobie jechałem na minę. Ta mina. Dupcio. Zaparkowałem dobrze. Pech. Nie mam prawa jazdy, nie ma wina. To bym musiał sobie zakończyć streama, uruchomić do tego streama z XP'a na YouTubie. Bo na Twitchu zostawiać streama to jest... Może nie, że niebezpieczne, ale...